Dobrze, więc lecimy z kolejną grą. Proszę Państwa, po lewej stronie jest, po prawej stronie u góry jest Scarlet, po lewej stronie u dołu natomiast mamy Hero Marine. Good luck ze strony Scarlet. Scarlet to jest miła pani z Australii, z jakiej Australii? Z Kanady, grająca dla teamu Acer, a Hero Marine 15-latek z Niemiec. Jeżeli chodzi o Scarlet, to nie bójmy się użyć tego słowa i ja go użyję. Jest to pierwszy transgender w historii StarCrafta 2, nie wiem jak z jedynką. Jeżeli chodzi o tego, jeżeli chodzi o Dragona, nie wiem, nie patrzyłem, nie sprawdzałem pod spódnicą, ale widziałem go w bikini i jest i do dzisiaj nie mogę przestać o tym myśleć. No dobra. Zaczynamy. Co tutaj mamy ze strony Hero Marine? Hero Marine w ostatniej grze bardzo fajnie pograł. Pograł sobie Marinesami. No ogólnie fajna kompozycja, taka Marine, Mina oraz Medivaki, to wystarczyło. Ok, tutaj widzę, coś zerknąłem, ktoś mi dziwnego zrobił na moim czacie i zespamował masę ludzi, chyba wywalił, przepraszam najmocniej, ale co tam się dzieje, drodzy operatorzy mojego czatu, weźcie mi tutaj, nie rozwalajcie imprezki. No Planet S, mapa teoretycznie dobra dla... Lepsze dla Terrana niż chyba dla Zerga. Zerg jest mocno rozciągnięty i Terran się tam nie przejmuje. Zrobi sobie walla, postawi Plantery, Fortress jedną, drugą, trzecią i ma to wszystko bardzo głęboko w tak zwanym Nydusie chyba. Jeśli się nie mylę, to tak się profesjonalnie nazywa Nydus. Team Acer kontra Team Maus. W obu tych teamach mamy polskich graczy. W sumie w Acer mamy dwóch Polaków. Jednym jest Paranoid, drugim jest Nercio. Czy Mana będzie dzisiaj grał? To padło takie pytanie. No jeżeli Hero Marine będzie na tak zwanym winning strike, to wtedy nie zagra Mana. Z tego co widziałem, jest on już dostępny. Widziałem go gdzieś tutaj wcześniej. To jest Dana, nie Mana. No w każdym razie na pewno go widziałem. Widziałem też Nercio. Jest Mana. I Nercio też chyba już wcześniej był dostępny. Jest on gdzieś tutaj, no dobra, nie widzę. Zniknął mi, ale pierwszy Reaper właśnie wbił się do środka. 8 lingów, ma zdanie wyskoczyć dużo tych lingów ze strony Scarlet. Scarlet lubi cheezować, Scarlet lubi zagrać jakiegoś Olina raz na pewien czas. Link Bane wbija się do bazy przeciwnika, no ale tutaj oczywiście Link Bane na razie nie będzie z tego względu, iż nie mamy aktualnie żadnego gazu, a brak gazu troszeczkę może być failowski, bo Hero Marine może bardzo długo ganiać się z przeciwnikiem, tak naprawdę. Przy użyciu Creeperów, ale on aktualnie postanowił się wycofać. Wycofuje się, nie śpieszy mu się do niczego tutaj złego. Reaper jeszcze broni, oczywiście Command Center. Dla tych, którzy nie wiedzą, no cóż, nie mamy, już wam mówię, bo już się trochę kręcę po tych 5 godzinach, 4 godzinach streamu, teraz 3.30 trwa. Dwuminutowe opóźnienie. Dwuminutowe opóźnienie, więc to oznacza tyle, że nie zawsze widzę co się dzieje, ale jeżeli chodzi o kolor graczy, to wydaje mi się, że zmieniłem to zanim wypowiedzieliście o tym i nie ma co mnie tutaj tak spamować, nie ma co mnie tak atakować. Kolorystyka powinna była się już zmienić dawno, dawno temu i zaraz zobaczymy, czy się zmieniła kolorystyka u góry banerów. Już się zmieniła dawno temu. Bardzo fajnie. No niestety jest złomitowe opóźnienie. Ja nie zawsze to widzę. To jest jeden z tych powodów, dla których ja nie lubię robić dwuminutowego opóźnienia, bo to boli. To strasznie mocno boli. Takie rzeczy chciałoby się zrobić. Więc Command Center, Orbital Command również jest i muszę poprosić kogoś, aby wyłączył mi dziwne tutaj pykanie w Mircu. Dobra, już sam je wyłączyłem. Nie będę nikogo o nic prosił. Zobaczmy, co się dalej dzieje w grze. 2 Heliony, 1 Reaper, 3 Heliony oraz 1 Reaper, do tego 4 Heliony i 1 Reaper będą tutaj kombinowały. Co jest ciekawe, Reapery mają większy DPS na normalne jednostki od Helionów. O tym trzeba pamiętać. Albo taki sam. Za chwilę się przyjrzymy. Tu jest 8 obrażeń zadaje. Heliony zadają też 8. A DPS 2,25. A tutaj mamy 1,1. Więc Reapery mają większy DPS. Dlatego warto jest dołączyć do tej
ekspedycji wypadowej na Queenę więcej obrażeń po prostu zadają. Scarlet się zawolowała całkowicie, ma trzecią bazę w drodze, która może mieć trochę problemów z przeżyciem, tak jak to teraz wygląda. Okej, dobra, widzimy akcję, ekspansja raczej nie zadziała. Nie utrzyma się, chociaż Heliony, Queeny w tym momencie wyszły, co z tą expą, jeszcze chwilę, 50 HP, 30 HP, 40, wraca już speed, zaskoczył na Scarlet, ale zmuszona Scarlet do pozbycia się expy, teraz nie może tego wszystkiego atakować za bardzo przeciwnika, bo jak widać doskonale, no nie da rady, tylko Queeny są tutaj potrzebne. Queeny mogą cokolwiek spróbować zrobić, próbuje Hero Marine uciec swoją armią, ale Scarlet ma nie najgorszą kontrolę nad Lingami i prawie cała armia Hero Marine za chwilę zostanie zniszczona. Jeszcze chwilę chciał tutaj powariować, to się jednak nie udało. I ja chciałbym przy okazji, jeszcze korzystając z okazji, też sobie to oglądałem, to może na YouTubie, a były na czacie, przeprosić za mas bany, które bot najwidoczniej tutaj daje. Nie wiedzieć dlaczego, więc bardzo bym prosił o odmas banowanie tych wszystkich osób, które zostały zbanowane. W sumie to ja chyba mogę zrobić to w jakiś piękny sposób sam, żebym tylko ja pamiętał, jak to się robiło jeszcze. No tak, dlatego też wolałbym, żeby nie było banowane przy użyciu bota, a przy użyciu standardowych rzeczy, bo bot jest zły. Bo bot jest po prostu afe. Ja nie mogę zajmować banów, więc proszę nie banować przy użyciu bota. Kikować tak najbardziej, bot źle. Teraz musiałem zobaczyć parę rzeczy z osobami ode mnie na czacie, bo to wiecie, trzeba trzymać rękę na pulsie. Wróćmy do gry, zobaczmy jednostki stracone, 8 spinnerów do 375. Bardzo ładnie Scarlet tutaj zaganiała swojego przeciwnika. Poganiała tutaj swojego przeciwnika i nie straciła olbrzymiej ilości lingów, a Queeny po prostu rozstrzelały te Heliony. Więc Siege Tank dorzucony, gdzieś tam z przodu jest transfer SCV, gdyby jakiś Bane się teraz to wturlał, którego nawet nie ma, chociaż nie, jest Syntyga Hooks, więc Bane będą Link Bane, Mutalisk, a potem myślę, że w late game Ultral oraz Infestor. Tak może wyglądać kompozycja Zerga, a natomiast Terran Marine Tank, żeby było ciekawiej. Przynajmniej na razie są te Marinesy. Gdzie jest Faktorka, to mnie zastanawia. Czy przejdzie w miny? To jest dobra mapa, aby zagrać z tanki. Widzicie, jak bardzo ładnie tutaj broni swojego przeciwnika. Swojej bazy, przepraszam, broni przed swoim przeciwnikiem się Hero Marine, jeżeli chce tymi dobrze ustawionymi czołgami. Myślę, że miny się mimo wszystko jednak pojawią. Jest reaktor, więc jak najbardziej to powinno zadziałać. Scarlet fajnie rozprzestrzenia creep, no ale tutaj też nie bardzo ma gdzie. Ciężko się nie fajnie rozprzestrzenia creep, bo mamy te alejki, mamy alejkę po prawej stronie, mamy alejkę po lewej stronie. No środkowej niestety nie ma, tutaj ktoś się zastawił środkiem, więc się nie da iść. Trzeba iść, to jest chyba dolna alejka, to jest górna, prawda? Ja nie wiem, ja w LoL'a nie grywam, ja nie wiem, co to w ogóle jest takiego. Więc cóż, skan rzucany, kryptumery aktualnie są czyszczone. Nie można pozwolić, żeby ta zergowska hołota za bardzo rozprzestrzeniła skan na swoją stronę, na każdą z możliwych stron. 2-2 w drodze dla piechoty, no i tutaj widzicie, na razie Hero Marinesami oraz Medivacami może sobie pokrążyć, nic tu złego mu się nie powinno stać do tego czasu, aż będzie Scarlet w odpowiednim nastroju i ochocie, aby przerzucić swoje bane. Scarlet w ostatniej, to Bly w ostatniej grze robił miny, niestety nie trafił tymi minami tak jak trzeba było, biedny Queen już, a jednak dał radę uciec. Creep jest aktualnie czyszczony, Bane i Lingi, szkoda, że nie próbowały wbić się tutaj na dół, bo było naprawdę, byłoby naprawdę sympatycznie, gdyby dał radę. Duże SCV jakby rozwalił, no ale wrócił, żeby połączyć się z resztą armii, no i teraz Scarlet. 7 mutalisków, 12 bainów, 60 lingów, nie ma żadnych min, miny się dopiero zakupują, czołgi są z tyłu rozstawione, bainingi próbują się przetoczyć, przez to wszystko, bam, miny gdzieś powybuchały, no i było 60 lingów, zastanawiam się,
ile było dalej? 60 lingów i 0 lingów. Było ich 60. Słuchajcie, ja widziałem 60 lingów, autentycznie. Tu było ich 60, jest 0. Nie, przepraszam, są 22 już. Ale było 0 przez chwilę. Albo ja źle zauważyłem, albo mój mózg już po prostu nie łączy tego za dobrze. Niestety sznurek, który podtrzymuje u mnie uszy, no troszeczkę już chyba przyrdzewiał. O tej godzinie trzeba dać mu trochę odpocząć i wtedy zacznie lepiej pracować. Więc Hero Marine ma aktualnie przewagę w supply. No te miny chyba nieźle tutaj zaszalały do tego czołgi, zobaczmy, 15, 13 zabitych jednostek. Scarlet się tego nie spodziewała, tych czołgów. Chyba ich nawet nie widziała. Miny chciały się zakopać, to nic jednak nie dało. Skan, żeby przegonić Bane'y i będzie wbijał się pod trzecią bazę. Tu jeszcze trzeba było wycofać dronki. Jeżeli tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy manę dzisiaj zauważymy, ale Hero Marine widać, że jeden z mocniejszych graczy Teamu Mouse. Żegnamy ekspansję, armia Terana rozstawiona, on nie musi tutaj w całości atakować, a ja cały czas bardzo mocno żałuję, że tu nie wturlały się Lingi oraz Bane'y w SCV-ki Hero Marine. 64 do 84 w ilości harvesterów. Przy okazji Scarlet miała wziąć sobie jakąś wolne, jeśli się nie wiem, na pewien czas, aby wyleczyć kontuzję nadgarstka. To niestety często się zdarza u graczy, są problemy z nadgarstkami, żeby tutaj nie było żadnych dziwnych podśmiechów, jakich tak dalej. Grabi też z tym miewał problemy, no Medivac zostanie przechwycony, a on nawet używa specjalnych tej ocieplaczy do nadgarstka, chociaż najważniejsza ocieplacz to jest, jeśli się nie mylę, kot. A Grabi ma przy okazji żonę, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, żeby dalej sobie tutaj nie żartowali i tak dalej, żeby sobie dalej nie żartowali. Pojawiły się już ultraliski w 17 minucie, więc timing w miarę standardowy na tej jednostki. Infestory również się pojawiają, 190 do 178 w ilości harvesterów. Teraz atak u góry, tutaj na tej rampie ciężko jest cokolwiek wykombinować, cokolwiek zrobić. Ja się patrzę, no coraz więcej tych linków, no link ultra... Bane, Infestor, widzieliśmy to już wielokrotnie, ale to jest bardzo sympatyczne, jak się te wszystkie jednostki rozwalają na zakopanych gdzieś minach. Przy czym oczywiście Bane'y jak wybuchają, to no niszczą też te miny, które są u dołu, nawet jeżeli są niszczone. Hero Marine próbuje tutaj czyścić Clipaint'a, on ma teraz już upgrade na tych minach, że one się szybciej zakopują. Jest jeden Fangal gdzieś tam rzucony, oraz miny próbują coś zrobić, 4 jednostki zabite. Ultral jeszcze aktywował minę, 4 strzały są potrzebne, żeby to zabić. I teraz trochę chyba jednak w Lingów poszło. Jeden Fangal to złapał, kolejne miny wystrzeliły. Mam wrażenie, że jednak nie łapią tak jak trzeba, ale już Fangale. Natomiast one czyszczą bardzo sympatycznie, Mutaliski też leczą z tą armią, mają zdaniem podbywać się Medivaków. I w tym momencie, no cóż, zobaczmy jednostki stracone, 8800. Tutaj brakuje mi jednej rzeczy, wydaje mi się, że Hero Marine mógłby spróbować jakoś poharasować swojego przeciwnika. Ma nadwyżki minerałów, produkuje miny cały czas, ale gdyby udało się gdzieś jakieś heliony do tego wszystkiego dorzucić i wjechać do jednej z tych baz. Skarlet ciekawie się rozciągnęła aktualnie u góry. U góry grzecznie siedzi. Zwykle zerk, jak widziałem, zajmuje sobie prawą stronę. Prawą alejkę, a nie górną. No ale to już u dołu próbowała, widziała, że miała z tym dosyć duży problem, straciła tą jedną XP. No i teraz kompozycja jest bardzo sympatyczna dla Scarlet. Ciężko jest coś z tym poradzić sobie. Do Ultrali nie podejdziesz, one są na upgrade'ach 3-3, brakuje tutaj trochę Kate Newsplating, no ale nie inwestuje w to aktualnie Scarlet. Nie wiem, czy nie czuje takiej potrzeby, chociaż biorąc pod uwagę, ile ma tych Ultrali, to by się przydało. Greatest Fire w drodze, więc Bane... Jakie Bane'y? No Bane'y też są. Oczywiście Broodlordy powinny się pojawić. Jest drop po prawej stronie. Jeden Spine miał też zdanie pomóc. Zerk jest całkowicie rozciągnięty i wraca teraz tylko niewielkim oddziałem Lingi, Mutaliski oraz Banelingi się pojawił. Gdyby udało się wszystkich Mutali pozbyć i uciec, to byłoby sympatycznie, ale to się jednak nie udało. Będzie dropik u góry, tutaj wyładuje. Mutale nie podlecą, bo będzie zbyt duże ryzyko.
i trochę dronek zostanie ubitych, a przy okazji Scarlet siedzi po lewej stronie, bo myślała, że będzie atak. Nie wiem, czy to był drop, ale ataku aktualnie, jak widać, doskonale nie ma. Kolejne dronki giną i tych dronek zginęło już łącznie 14, 15, przepraszam najmocniej. Mutale w tym samym czasie atakują, Bane wyczyściły to, no i mamy walkę po lewej stronie. Miny były porozstawiane, Ultraliski gdzieś z przodu mają zdanie tankować, aktywować miny. Marudery jednak czekają na nie uśmiechnięte, pełne powagi, z rozkoszą zakopane miny z tyłu. Były Fangale, teraz Ultrale się zbiły w jedną kupę, więc dostają. Dostają ten splash damage, ładnie to oczywiście działa. No i Hero Marine wpada niewielkim oddziałem. Chciałby być tutaj ekspansję, nie jest to jednak takie łatwe. Trzeba się schować przy tym Ultralami. Jeden Fangal złapał tą armię. Ultral jednak tam padł. Kolejne Fangale padają, są rzucane i teraz zmuszona Scarlet do wycofania się. Tu jeszcze przeżyło coś. No i za chwilę medivaki zostaną zniszczone. No walka totalna na wyniszczenie. 165 do 155 w ilości supply. Mina się nie zdążyła zakopać. Marudery za chwilę tego nie przeżyją. Chociaż widzimy, że idą nowe jednostki na steampaku nad górami, ponad lasami. Zapindala oddział Hero Marine, żeby rozwalić ekspansję. Marudery wpadają na wylocie po prostu. Jeszcze dają sobie w żyłę. Za chwilę ekspansję rozwalą. I Scarlet traci expa, jak tam jej wydobycie, 73 do 64, więc 500-700 minerałów na minutę różnicy, to jest dużo. Gdyby to jakaś mina stała i udało się te dronki zniszczyć. No cóż, Hero Marine aktualnie w dwóch miejscach atakuje, Scarlet w dosyć nieprzyjemnej dla siebie sytuacji, tu oddział wybiega, nic już z tym nie zrobi, ale tu był mały fail przez chwilę, zobaczcie co się dzieje z Broodlordami, właśnie są Broodlordy bez jakiejkolwiek obstawy, że Hero Marine nie ma żadnych wikingów, gdyby zdążył tutaj podlecieć wikingami jakieś, gdyby coś było w obwodzie i rzucił. Niestety to się nie uda, nic takiego nie ma i będzie zaraz obstawa. Koruptory już czekają plus 2 do ataku dla jednostek latających. Żadnych upgrade'ów do ataku na razie nie ma dla nich. Broodlordy są w sumie chyba jedyna jednostka, która korzysta z upgrade'ów obu stron. Otóż zarówno dla naziemnych, jak i dla latających. Dla latających jest dla samego Broodlorda, dla tego Broodlorda matki, powiedzmy tak. A Broodlingi, te malutkie z tyłu, co atakują, mają upgrade'y dla jednostek naziemnych, Melatak i ładny Fangal. Melatak i Ground Carpace. Trzeba podzielić trochę tą armię, miny z tyłu czekają, żeby jak coś podprowadzić przeciwnika bezpośrednio pod to. Fajny sposób widziałem u Snuta, jak się pozbywać takich min, albo jak aktywować, wyrzucać Infested Terran. I to jest o tyle fajne, że piechota nie zawsze z tym walczy, no i teraz miny aktywowały się bezpośrednio na Broodlingach. Trzeba tym uciekać, gdzie są wikingi, gdzie nie ma wikingów, a jest drop po lewej stronie. Jest jedna zakopana mina, 6 zabitych jednostek. Scarlet chyba się jeszcze nie zorientowała, co tam się dzieje, więc kolejne będą również padały. Trzy, sześć... No i co? Ach, drony, fail, drony, nie fail, uda się, udało się w ostatniej chwili, jak mało brakowało. Jak mało brakowało, żeby te dronki jeszcze mocniej oberwały, ale Hero Marine szykuje się do ataku, Bane się gdzieś tam turlają, są koruptory, wikingi podleciały, był Fangal na to rzucony, trzeba się pozbyć, jakoś tych Broodlordów jest ich piątka, Fangal również się pojawił, no Scarlet ma przewagę w tym momencie w supply, nie ma przewagi w supply, ale też nie bardzo ma czym Hero Marine tutaj walczyć, mina aktywowała się na Broodlingach. Brakuje wikingów, trochę pojawiają się Helbaty, one z przodu mają Broodlingami się chyba tutaj zajmować. Masa Infested Terran rozrzucona, dochód na korzyść. No dochód dosyć podobny, chociaż 300-400 minerałów, no i więcej gazu jest też dla Zerga. Brakuje non-stop jakiegoś ataku, brakuje czegoś, brakuje możliwości rozwania tej ekspansji. Dwie bazy do tej pory zniszczył Hero Marine Scarlet, po prawej stronie oraz po lewej. Czeka mi na, aby tutaj ekspansja została przejęta. Przy czym Scarlet odbudowała sobie już jedną. A przy drugiej, no też zbyt dużo harvesterów chyba nie zginęło. Łącznie do tej pory tylko 21. Nie wiem, jak Hero Marine chce z tym walczyć tak naprawdę. No, potrzebuje dużo wikingów. Ma Broodlordów aktualnie 11. Dwa Banelingi, trochę koruptorów. No cóż, ładuje sobie do dwóch medivaków, trzech medivaków.
wylatuje na jakiś Doom Drop i to będzie ważny moment. Otóż musi, przede wszystkim jest ten mały fail. Fail jest taki, że jest masa kryptumerów, pół, nawet więcej niż pół bazy one, mapy one teraz przyjmują. I jak zareaguje Scarlet? Będzie musiał się tymi oddziałami Hero Marine, tej broń, które posiada z przodu. Na speedzie to już wszystko przelatuje, ekspansja będzie miała trudności z utrzymaniem się, a w międzyczasie Hero Marine powinien pomyśleć o tym, żeby może jakoś scharasować przeciwnika. Koruptory będą chciały to przechwycić, jakiś, oj, niewiele jednostek zostało tam wyrzuconych. No i teraz rozładowuje to wszystko, jeszcze odpalił, rozciągnął całą tą swoją armię, ale Lingi miały czas, aby wrócić. No i Helbaty aktualnie rozwalają Spina, wygląda to, że to się uda zniszczyć Spina i te dronki będą miały problemy życiowe, nie ma żadnych Lingów, Fangale są rzucane, jednostki się tutaj jeszcze trzymają, Infestetranie również się pojawili, jest też atak po prawej stronie, więc w trzech, czterech miejscach aktualnie Hero Marine walczy, jedna baza main, kolejne dwie bazy, tu Expy raczej nie zniszczy, ale po prawej stronie powinna być rozwalona, a Helbaty nie zniszczyły jednak Spinecrawlerów, ale rozciągnięcie armii Zerga było dosyć mocne, Expa padła i aktualnie było 22 Harvestery, jest 27 zabitych, trochę tej brakuje, szkoda tego, że nie udało się więcej tego wszystkiego zniszczyć. Trzeba się jednak teraz bronić, no cóż, numer jest taki, że Scarlet posiada jednak moc, ma ciekawszy supply w tej armii. Nie wiem, co robił ten Planetary Fortress. Tutaj masa Broodlordów, więc ta kompozycja jeszcze się tutaj przydaje do czegoś. Jest dużo Wikingów, no i byłoby fajnie, gdyby... zobaczcie, co się stanie za chwilę z tymi minami. Aktywują się na changelingach, tak jak teraz. Właśnie wysłanie changelingów też jest dobrym pomysłem. Będzie polował, rozstawione Wikingi, dorwały się tutaj do Broodlordów bez obstawy. Jeden Broodlord został rozwalony. Po lewej stronie coś wraca, to jest Medivac. Więc dobrze, chociaż jednego udało się złapać, no ale Scarlet bardzo mocny jest ten supply. Wydatki na technologię większe są u Terana w tej sytuacji. Dochód aktualnie jest też aktualnie u Terana, więc może sobie pozwolić więcej wydawać. Fangal bezpośrednio na miny, więc możemy się już z nimi pożegnać. Jedna gdzieś tam próbowała się zakopać, nie dała rady przejść, ale parę tych Fangali poszło i teraz Wikingi są rozstawione, trwa walka. Wiking Koruptor 2-1, to jest 2-2, Fangale również porozrzucane, jeżeli wszystkie Koruptory zostaną zniszczone, z Broodlordów zbyt dużo nie zostanie i wygląda to, że większość popada i Broodlordy będą miały problemy egzystencjonalne. Chyba za często, tak to powtarzam, zostało tylko 9 infestorów, jakiś Fangal rzucony, no ale teraz zajmować się Broodlord dla mnie Scarlet nie ma obstawy, może Infested Terran rzucić, ale to i tak nic nie da, próbuje Fangalami pozbyć się przeciwnika, Broodlordy giną jeden za drugim, jeżeli nie będzie Broodlordów, to kto ma walczyć? Grube Infestory? To nie jest Scarlet, to nie Linok, nie da się tego w żaden sposób ukryć, Scarlet samymi Infestorami nie będzie w stanie wygrać. Tak, creep bardzo, bardzo piękny, za chwilę zacznie tutaj podchodzić pod bazę przeciwnika. No i Hero Marine teraz może ruszyć swoją piechotą, która czuje się w miarę bezpiecznie. Dużo Fangali tutaj poszło, ale dużo jeszcze zostało. Infestorów aktualnie mamy aż 19, kolejny Broodlord zostanie przechwycony. Jeszcze jeden padnie, więc zostaną już tylko i wyłącznie dwa. Mały oddział wychodzi na prawy steampunk i na co on sobie teraz czeka. Widzimy też, że Hero Marine w ogóle nie pozbywa się creepu, nie myśli o tym. Ekspres zniszczy, jak jednostki będą chciały wyjść, no to z nich też zbyt dużo nie zostanie. I już się szykuje Scarlet do ataku, ale jest jeden gdzieś tutaj czołg, dronki padają jedna za drugą, ciekawe czy ktoś przejdzie, to oblężenie na razie nie bardzo, schowało się, że za linię minerałów, myślą, że tam się nie da ich zauważyć, aktualnie kamuflują się jako minerały, widzimy, że te mineral filcy trzymają w pyszczkach, niestety padną i mamy Manor Mules ze strony Hero Marine, wydobywa już na, no nie, on po prostu wydobywa na odległość minerały, bo już nie ma gdzie wydobyć, on wydobył już wszystko z każdej strony, więc ostatni atak Scarlet, czy też nie, masa Bane'ów, Lingi, Infest SCV-ki się gdzieś tam znalazły, co te SCV-y robią, co to jest SCV Train, ile SCV tutaj zginie, Infest Terranie rozrzuceni, GG well played ze strony Hero Marine, Scarlet to wygrywa. Ależ ostateczna szarża tutaj Scarlet, minerały jeszcze Scarlet miała w jednej bazie, ale Hero Marine już się poddał, bo nie miał gdzie wydobywać. Ależ gra. Dobra, idziemy do kolejnego spotkania. Zapraszam do podążania ze mną na YouTubie, tam osoby z YouTube'a, cześć.